Dobry wieczór. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Jasiński i będziemy rozmawiać o interwencjonizmie, ale nie tak po prostu, ale w kontekście ludzkiego działania. Skoro jest rocznica wydania tej książki, wypadałoby się zastanowić, na ile przesłanie, które zostało w niej zawarte, jest dzisiaj aktualne. W końcu minęło ponad pół wieku. Oczywiście minęło ponad pół wieku, ale jak się okazuje, wkład Misesa w rozwój teorii ekonomii i dzięki temu odpowiednią interpretację procesów gospodarczych jest wciąż bardzo ważny. Można powiedzieć, że ta książka jest do dzisiaj aktualna. Ta aktualność ma dwa wymiary, to znaczy potrafimy dzięki Misesowi rozumieć lepiej procesy rynkowe, dlaczego społeczny podział pracy, akumulacja kapitału, de facto decentralizacja procesów gospodarczych lepiej sprawdza się niż ich centralizacja, niż stosowanie metod interwencjonistycznych. I to jest akurat ten drugi, można powiedzieć, mniej przyjemny wymiar tej książki, mianowicie niestety ona się sprawdza co do teorii socjalizmu czy interwencjonizmu, pokazuje to chociażby przykład Wenezueli. Niestety także jest ona w tym względzie, w takim sensie wciąż aktualna. Czyli uważasz, że prawdziwy jest trend, że interwencjonizm będzie zawsze napędzał kolejny interwencjonizm, aż doprowadzi do socjalizmu? To znaczy, na wstępie trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o teorię interwencjonizmu, Mises był pierwszym ekonomistą, który w ogóle użył tego sformułowania w jego ekonomicznym sensie. To był początek lat 20. XX wieku, było to parę lat po jego publikacji eseju Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie i samego już socjalizmu, który był rozszerzeniem tej książki. Mises zaczął od analizy poszczególnych interwencji w ceny, na przykład ustalanie ceny maksymalnej, i jego największym wkładem w rozwój tej teorii i do dzisiaj wciąż wydaje mi się, że zwłaszcza w kręgach ekonomii głównego nurtu jest to zbyt niedoceniane, a tym wkładem jest właśnie wykazanie dynamicznej natury interwencjonizmu. Można tutaj przypomnieć, że z założenia interwencjonizm ma być tym trzecim systemem, tak zwaną trzecią drogą, która z jednej strony ma być odpowiednio odległa od wad socjalizmu, ale z drugiej strony nie uważa też kapitalizmu za system idealny. Uważa, że ma on pewne wady, które państwo za pomocą poszczególnych interwencji może starać się naprawić. I to jest istota interwencjonizmu. Natomiast Mises już na samym wstępie zrobił bardzo ważne założenie, że z perspektywy ekonomicznej nas nie interesuje to, czy dane działania państwa są naturalne, optymalne, są jakby jego domeną. Nas po prostu interesuje z perspektywy ekonomicznej, czy one są skuteczne. Czyli robimy założenie, że dana interwencja ma poprawić sytuację, badamy jej skutki i to jest tak naprawdę jedyne kryterium, którym powinien posługiwać się ekonomista w analizie interwencjonizmu. No w tym kontekście możemy zadać sobie pytanie właśnie, czy ta skuteczność jako główny wskaźnik jest współcześnie w ogóle brana pod uwagę przy dokonywaniu kolejnych interwencji rządowych? Gdybyśmy do tego podeszli w ten sposób, no to raczej mielibyśmy dosyć smutne wnioski. Mianowicie jedna z najsłynniejszych tez Misesa odnośnie interwencjonizmu mówi o tym, jest to dosyć skrótowe pojęcie, że polityka trzeciej drogi konsekwentnie stosowana prowadzi do socjalizmu. Jako przykład Mises podaje kontrolę cen i takim jego głównym, sztandarowym przykładem będzie tutaj kontrola cen mleka. Od razu zaznacza Mises, że mogłoby się wydawać, że jest to przykład czysto teoretyczny, ale on faktycznie miał miejsce w gospodarkach podczas na przykład I wojny światowej czy II wojny światowej. Przykład interwencji w cenę mleka, ustanowienia ceny maksymalnej, a więc ceny poniżej ceny rynkowej, zobrazował następująco. Mamy rynek mleka. Wiadomo, że mleko jest dobrem ekonomicznym, a więc jego ilość jest ograniczona, stąd powstaje m.in. struktura cenowa. Mamy konkurujących między sobą producentów mleka. Mamy także rząd, który oczywiście martwi się tym, uważa, że ceny mleka są jednak zbyt wysokie. Wprowadza więc tak zwaną cenę maksymalną, czyli cenę nierynkową poniżej ceny rynkowej, która z założenia ma ułatwić konsumentom nabywanie mleka. To jest założenie, prawda? Pamiętamy stan wyjściowy, założenie rządu, nie oceniamy pobudek działania rządu, zakładamy, interesuje nas tylko to, jaki oni mają cel. Co się dzieje? Po wprowadzeniu ceny maksymalnej okazuje się, że podaż mleka zmalała. Jak to wyjaśnić? Mianowicie na rynku mamy mamy kilkunastu producentów, to też zależy od sytuacji. Oni mają różny poziom kosztów zazwyczaj. Niektórzy są bardziej produktywni, inni są mniej produktywni i obniżenie ceny rynkowej do ceny, czy różnych cen rynkowych, do jednej ceny maksymalnej powoduje, że ci krańcowi producenci mleka, którzy mają najwyższe koszty produkcji, zaczynają ponosić straty, więc zaczynają wypadać z rynku. Nie opłaca się nam kontynuować produkcji po takiej cenie. Wiadomo, że mleko jest dobrem, które można wykorzystać w procesie produkcji innych dóbr, na przykład śmietany, masła, wielu innych jeszcze dóbr, które może z chęcią nabyć konsument, tylko że tamte rynki nie są kontrolowane, co jeszcze można powiedzieć dynamizuje wypadanie kolejnych producentów z rynku. Efekt jest taki, że podaż mleka spada, ale popyt na mleko rośnie, ponieważ cena została sztucznie zaniżona. Mamy tutaj tak naprawdę nierównowagę rynkową, więc popyt przewyższa podaż. Kolejnym bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, czy efektem, można powiedzieć, skutkiem tego typu działań jest to, że konsument tak naprawdę nie spodziewa się problemów. Uważa, że skoro cena mleka spadła, to jest ono jeszcze bardziej dostępne. Tymczasem sytuacja na rynku jest zupełnie inna. Gdyby na przykład podaż mleka, jak to ostatnio miało miejsce, w ostatnim roku czy w ostatnich 2 latach spadła, ponieważ mleka, znaczy masła, ponieważ ilość mleka się zmniejszyła, to było na przykładzie masła. Import do Chin generalnie. Tak. Akurat w Nowej Zelandii, która jest największym eksporterem mleka, była susza, więc jakby krowy miały mniej paszy to mniej mleka, to jest system naczyń połączonych, można powiedzieć. No i okazało, gdy jednak zadziałał system cen, więc ceny poszły do góry i to jest w tym sensie pozytywna reakcja rynku i dla konsumentów pozytyw, chociaż wydaje się kontrowersyjne, bo cena rośnie, aha, to musi być tego mniej, więc musimy ograniczyć naszą konsumpcję, musimy być bardziej racjonalni. Kiedy ten system cenowo zostaje zaburzony, konsument niczego się nie spodziewa i taka też miejsce miała sytuacja w przykładzie opisywanym przez Misesa. No i znowu wracamy do rządu. Rząd widzi skutki oczywiście swoich działań, no i jak zazwyczaj zwraca uwagę Mises, on może to po prostu odwołać, może przywrócić cenę rynkową i to byłaby najprostsza sytuacja powrotu do stanu sprzed interwencji. Widzimy oczywiście, że jakby skutki już odbiegają od założeń. Mleko jest tańsze, ale nie jest dostępne, co w ogóle rząd nie rozumie, jak to się mogło stać. Przecież tańsze oznacza dostępne, tak, ale w warunkach rynkowych. Idzie więc rząd dalej, chce dalej udowodnić, że jednak tutaj się nie myli. Oczywiście nas nie interesują powody tych działań, czy boi się kompromitacji, ataku opozycji i tak dalej. To jest nieważne. Więc zaczyna kontrolować dostawców, producentów mleka, na przykład producentów paszy. Oczywiście co robi? Wprowadza im ceny maksymalne. Co się dzieje z podażą paszy? Znajduje zastosowanie na innych rynkach, więc oczywiście sytuacja jest dokładnie taka sama. Co dalej robi rząd? Znowu może się wycofać z tych już 2 interwencji, ale może iść dalej, może kontrolować dostawców, producentów paszy. I to się, że tak powiem, nawarstwia, aż w końcu, na samym końcu tego procesu rząd kontroluje już nie tylko jeden sektor gospodarczy, branżę spożywczą, kontrolować musi także branżę dóbr luksusowych, ponieważ tam ceny nie są kontrolowane. Tam kapitał, można powiedzieć, odpływa wręcz, tam się akumuluje, bo tam są możliwe większe zyski. I jeżeli chcemy dalej prowadzić taką politykę kontrolowania cen, to w końcu kontrolujemy ceny w całej gospodarce. To jeszcze nie jest koniec, ponieważ musimy tak naprawdę kontrolować nie tylko ceny produktów, ale ceny na przykład płacy, czyli wysokość wynagrodzeń, stopę procentową, kursy walutowe, podaż pieniądza. Skoro kontrolujemy ceny, nie ma mechanizmu zysków i strat. A jak nie ma mechanizmu zysków i strat, to nie wiadomo, czym kieruje się konsument. Nie możemy sprawdzić, czy odnieśliśmy sukces, czy porażkę. Więc musimy zacząć instruować tych producentów, co, kiedy, komu mają produkować. Więc gospodarka rynkowa przekształca się w tak zwaną gospodarkę socjalistyczną, ale typu niemieckiego, to znaczy istnieją prywatni producenci, ale oni są tylko pewnego rodzaju fasadą dla w zasadzie już socjalistycznych, typowo centralnych działań państwa. Tak się kończy systematycznie stosowany interwencjonizm i wkład Misesa w tym obszarze jest znakomity, ponieważ on wspaniale pokazał dynamiczną naturę interwencjonizmu, który przez to należy utożsamiać jako bardzo niebezpieczny system gospodarczy tak naprawdę. Całe szczęście wygląda na to, że rząd aż tak konsekwentny nie jest. Natomiast zadziwiająco dużo symptomów i tych mechanizmów, o których mówiłeś, jest jednak wprowadzone w życie. Czy uważasz, że współcześnie, tak już bardziej wybiegając trochę w przyszłość, powrót takiego realnego socjalizmu, na przykład w Europie, jest jeszcze możliwy i stanowi realne zagrożenie? To znaczy tutaj trzeba mieć na uwadze pewien, oczywiście Mises podał pewien przykład, ale nie należy tego traktować deterministycznie, typowo deterministycznie. Znaczy to nie jest tak, że ktoś może powiedzieć, no tak, to chyba jakaś bzdura, jak kontrola cen mleka może wprowadzić socjalizm. To jest oczywiście przykład kontroli cen. Można, znaczy powiem tak, lekceważenie tego i nazywanie jakby socjalizmu reliktem przeszłości, który już nigdy nie wróci, nie jest roztropne, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na dorobek Misesa w zakresie interwencjonizmu. To niestety się sprawdza, to znaczy te skutki gospodarcze są negatywne i należy o tym pamiętać. Bardzo dziękuję. Dziękuję.